jak się wam będzie świadectwo sprzedaży mieszkania i ogólnie działania Boga o nawróceniu. Jeszcze to jest, przyszła cała pandemia i tak miałem kilka zamówień na domy, gdzieś to się wszystko rozmyło, ludzie kredyty pobrali, chyba te kredyty im pocofali. Coś się jedno wycofało, drugie. Miałem jedną dużą inwestycję, zacząłem ją w międzyczasie, żoną trafiliśmy tu do was. I usłyszałem od Michała, posłuchaj, to się nie ma czego bać, to nie ma co panikować. To zacznij uwalniać to, że będziesz miał. No, mów, że będziesz miała, przyjdzie. No, zacząłem uwalniać tydzień, dwa, jedno, drugie, trzecie. Mówię wam, że zapisałem, nie rok już mija, ale zapisałem cały przyszły rok. A w budownictwie mieć taką przód, to jest naprawdę bardzo duży komfort, tak? I dalej ludzie dzwonią. I dalej ludzie dzwonią. Mnie przeraża ich to, że 2021 rok jest zajęty. Panie, pisz pan na następny, tak? To nie ma problemu, to jest jedno. Dobra sprawa z mieszkaniem, my się sprzedajemy, z żoną się przeprowadzamy, Magdą się przeprowadzamy do domu. Bóg nam pomógł go wykończyć i to też jest takie świadectwo tutaj odnośnie Przemka, bo będąc kiedyś u Przemka, tak zażartowałem, że ja wykańczam dom, dom wykańcza mnie. A Przemek tak zwrócił uwagę na znaczenie słów. I Mariusz, posłuchaj co mówisz, zobacz, mówi jak sam siebie, jak przeklinasz to. Ja tak mówię to żartek, zupełnie nie zwracam uwagi na to, co mówię i spokutowałem z tego, tak? Zacząłem się modlić o to, że wiąże to, co mówiłem, to, co mówiłem na temat domu, te słowa, które wypowiedziałem, zacząłem je wiązać. Mówię, mam chwilę, moment, za chwilę będziemy u siebie, tak? Ale odnośnie tego mieszkania. Przyszła pani z agencji, podpisaliśmy tam jakiś papierek, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, nic się nie dzieje. Mówię, Madzia, no to nie ma co, mówię, to trzeba do Boga z tym jak najprędzej. Mówię, bo tu nie ma w ogóle o czym mówić. I nawet nie tyle to mieszkanie mnie zaczęło tak, żeby je sprzedać, bo to czułem, że to się sprzeda. Ale to zacząłem się modlić o to, żeby ludzie, którzy przyjdą tutaj, którzy będą oglądać to mieszkanie, żeby Bóg ich tak zaczął prowadzić, tak jak nas zaczął prowadzić, żeby poczuli realnie Boga, żeby chcieli, zapragnęli z Nim być. I wiecie co, przyszła pani, która zwiedziła już ileś mieszkań i przyszła do nas. Zobaczyła to mieszkanie i mówi do mnie, nie było, mówi do Magdy, wie pani co, no mąż mi tak mówi, żeby nie brać tego mieszkania, bo tam widział ładniejsze, gdzieś niżej na piętrze. Mówi, ale ja to weszła, mówi, poszłam coś takiego, czego w żadnym innym mieszkaniu nie czuła. Mówi, pani co, ja muszę iść się tam zakredytować na duże pieniążki. Mówi, gdzieś popożyczam, ale poczeka pani na mnie, bo ja innego mieszkania nie chcę. Ja wchodząc tu od razu poczułam takie uderzenie, takie coś. I ja wiem, że to mieszkanie jest moje mieszkanie. Ja też wierzę, że to mieszkanie jest dla tej pani. Ta pani, mimo że nie widziałem, to myślę, że ona tam przyjdzie. Nawet jestem przekonany, że ona tam przyjdzie i tam Bóg ją dotknie. Ona spotka tego Boga realnie. Jest jeszcze coś mi powiedzieć, nie zapisałem na kartce. I teraz myślę, ale to może zostawmy na następny raz, tak?